Jak poinformował nas wykonawca przebudowy drogi powiatowej Pieszyce-Bielawa firma Skanska SA, od czwartku 25 czerwca wprowadzony zostanie kolejny etap organizacji ruchu, którego następstwem będzie całkowity zakaz ruchu na przebudowywanym odcinku. Z uwagi na to, że roboty drogowe i wodociągowe nakładają się na siebie i muszą być realizowane jednocześnie, konieczne jest wcześniejsze zamknięcie drogi w celu udostępnienia terenu pod budowę wodociągu. Etap ten potrwa, tak jak wcześniej było zakładane, do końca września. Roboty drogowe rozpoczną się na tym odcinku wcześniej, ale tempo ich będzie mniejsze z uwagi na to, że wodociągi będą musiały wykonać przed wykonawcą swoją sieć. Dlatego, aby termin zakończenia całej inwestycji nie uległ wydłużeniu, przyspieszono zamknięcie drogi. Drugi etap nie będzie ostatnim, jednak po zakończeniu tego etapu droga będzie przejezdna. Kolejne prace będą się odbywały przy budowie ścieżki rowerowej i wykończeniach. Ze względu na zamknięcie drogi Pieszyce-Bielawa zmieniona została także trasa linii numer 60. Od środy 24 czerwca autobusy kursują przez Dzierżoniów. W okresie objazdu nie będą obsługiwane przystanki położone przy ulicy Bohaterów Getta w Bielawie. Przystankami zastępczymi dla przystanków położonych przy ulicy Bohaterów Getta będą przystanki znajdujące się przy ulicy 1 Maja w Bielawie.